Cześć, witam cię serdecznie, ja jestem Emil, a dzisiaj pogadamy trochę o porzuconych koszykach na sklepie na WooCommerce i pokażę ci taką jedną darmową wtyczkę, jak w ogóle sobie ogarnąć te porzucone koszyki na WooCommerce. Ie. Tak jak już wspomniałem, na początek pokażę ci wtyczkę, która będzie za to odpowiadała. Ogólnie te porzucone koszyki to są tak zwane transakcje, które gdzieś tam nie doszły do skutku, przykładowo powodu gdzieś tam błędu u operatora płatności, czy też takiej czystej rezygnacji od strony klienta i my możemy po paru minutach, po paru dniach przypomnieć klientowi o tym, że nie dokończył tej płatności i że taką płatność może sobie u nas tutaj skończyć i też poniekąd powoduje to zwiększenie konwersji w naszym sklepie. Wpiszmy sobie samo kart tutaj wyszukiwarkę wtyczek i to jest ta pierwsza wtyczka WooCommerce Card, yy, ta z pomarańczowym tutaj logiem. Darmowa wtyczka, instalacja jest bardzo prosta i przejdźmy sobie do jej ustawień. Przechodzimy do WooCommerce i tej ostatniej opcji. Yy, tak jak widać, wtyczka też serwuje nam statystyki yy, takich yy, właśnie porzuconych zamówień, Mamy liczbę porzuconych zamówień, które są możliwe do odzyskania, ilość tutaj odzysk odzysk odzyskanych tych właśnie koszyków. Mamy tutaj taką też przewidywaną wartość tych porzuconych koszyków i wartość, która została tutaj odzyskana. No i tutaj to jest procent właśnie konwersji. Mamy też tutaj statystyki odnośnie tego, jak ta transakcja kto w ogóle to dopuścił się do porzucenia tej transakcji. Jego dane osobowe, wartość tej koszyka, status, czyli że po prostu została porzucona, no i kiedy to nastąpiło. Mamy dwa, dwie krótkie opcje: mamy tutaj follow-up, emails oraz settings. Na początek przejdźmy sobie do samych ustawień, i tutaj mamy takie ustawienia jak oczywiście normalną rzeczą jest, że włączamy działanie tej wtyczki, czyli tych porzuconych koszyków. Tutaj mamy Taki czas, że koszyk zalicza się do porzuconego. W momencie, kiedy upłynie gdzieś tam 20 minut, możemy sobie to zmienić, przykładowo na 5. Możemy wyłączyć śledzenie dla poszczególnych tutaj grup użytkowników. Przykładowo, jeżeli testujemy sobie jeszcze jakieś rozwiązania na sklepie, no to warto wyłączyć sobie administratora, tak żeby nie wysyłało powiadomienia. Też niżej mamy. Statusy zamówień na Łukomercie, z których wyłączamy właśnie pod wysyłkę tych powiadomień mailowych. No i tak domyślnie wyłączonymi są statusy w trakcie realizacji oraz zrealizowane, ponieważ to są konkretne statusy informujące o tym, że gdzieś ta płatność przeszła do przodu i że po prostu sobie to wszystko działa. Oczekuję w takimi przykładami zamówień statusów, które będą funkcjonowały w tych porzuconych koszykach, tych odzyskiwanych koszykach. No to są oczekujące na płatność, wstrzymane, anulowano, zwrócono, nieudane. Niżej mamy ustawienia mailowe, czyli jak będą prezentowały się maile dla naszych potencjalnych klientów, czyli od kogo, z jakiego adresu został wysłany i ewentualnie dla kogo chcemy przesłać takie powiadomienie mailowe. Niżej możemy udostępnić sobie wysyłanie takich raportów z odzyskiwanych koszyków, i tutaj wprowadzamy nasz adres mailowy, na którego chcemy kierować właśnie te raporty. Możemy sobie włączyć też funkcję do tutaj integracji takiej polityki trochę prywatności. Jeżeli my sobie to włączymy, no to klient potencjalny przy składaniu zamówienia będzie pytany o to, czy możemy użyć po prostu jego tej funkcji śledzenia, i dzięki temu też. Będziemy mogli mu wysyłać te no, y, powiadomienia. Jeżeli chcemy sobie to włączyć, no to zaznaczamy i wyświetlamy mu tutaj konkretną wiadomość, jaką będziemy mogli sobie y, wrzucić. Y, po tej dość krótkiej konfiguracji możemy zapisać zmiany. Aha, wartość nie może być mniejsza niż 10, no to zostawmy te 20, które było domyślną wartością i przejdziemy sobie do tych y, powiadomień mailowych. Mamy tutaj follow up e takie start, takimi startowymi tutaj powiadomieniami, no to są takie trzy jak widać pierwszy wysyła się po 20 minutach, następny po jednym dniu i od następny po trzech dniach. Jeżeli chcemy sobie stworzyć nową templatkę, no to możemy tutaj kliknąć sobie create new template i wybieramy, czy templatka ma być już aktywna, czyli ma ona wejść w użycie, czyli czy ma już działać. Nazwa opcjonalna naszej templatki, po której my po prostu rozpoznamy tutaj w tych follow-upowych y, powiadomieniach. Temat maila, czyli jaki będzie wysyłany do klienta. No i tutaj mamy treść naszego y, maila. Dodatkowo, niżej możemy użyć y, tych styli maili u komersa, tak żeby była to poniekąd spójność, aniżeli taki suchy, goły tekst, który będzie wysyłany. Kolejną fajną opcją, która jest możliwa dzięki tej wtyczce, to tworzenie automatycznych kuponów i wysyłanych do klienta. Przypomnę, że jest to wtyczka darmowa, także taka funkcjonalność wydaje mi się bardzo fajną rzeczą do podbijania tej konwersji w sklepie no i mamy tutaj rodzaj, mamy tutaj rodzaj promocji rabatu, czyli jest to procentowy oraz o zmiennej kwocie, możemy sobie tutaj prowadzić, czy ma być to w przypadku tym 10 zł. Czy ewentualnie rabat na 10% wartości całego koszyka? Dodatkowo warto ustawić też wygaśnięcie, wygaśnięcie tego kuponu, czyli, żeby był on po prostu gdzieś tam ważny na 24 godziny i możemy powiadomić już takiego klienta w mailu, że słuchaj, mam dla ciebie kod. Jest on ważny tylko przez 24 godziny, także pospiesz się zakupem i też klient ma poniekąd tą presję czasu, więc jest ten bodziec. Tego ograni tej ograniczonej dostępności do pewnego tutaj zasobu. Możemy też włączyć sobie tą opcję, dzięki czemu klient będzie mógł skorzystać z darmowej wysyłki, czyli poniekąd też możemy mu zaproponować darmową wysyłkę w ramach tego powiadomienia. Tutaj mamy też opcję mówiącą o tym, że kupon jest tylko i taki indywidualny, czyli nie może być łączony z innymi kuponami. Jeżeli chcesz, aby klient przykładowo nie nawciskał Ci gdzieś tych rabatów, tych kodów do koszyka, no to zaznacz sobie ten, i w tym momencie ten kod, który się tutaj wygeneruje, i który, nam, który przyjdzie klientowi na maila, nie będzie mógł być łączony z innym z innym kodem. Dodatkowo też jest opcja Auto Apply, apply Coupon, yy, mówiąca o tym, że po prostu w wygenerowaniu takiego kuponu i po przesłaniu maila do klienta, jeżeli on wejdzie w naszą płatność, no to automatycznie ten kod rabatowy będzie już zrealizowany, czyli będzie pomniejszony o tą wartość, yy, o tą wartość którą my sobie tutaj wprowadzimy. I niżej mamy Send This Email, czyli po jakim interwale czasowym my chcemy wysłać tego maila, może być po 20 minutach, może być po 30 minutach. Fajnie jest to, że mamy tutaj możliwość indywidualnego dopracowania interwału czasowego, a nie gdzieś tam mamy z góry narzucony. No i możemy sobie to wyrazić w minutach, godzinach, bądź też w dniach. No i tutaj możemy sobie wysłać takiego testowego e-maila na dany adres mailowy, który tu wprowadzimy i możemy sobie od razu przetestować tego działania. Dodatkowo tutaj mamy e, opcję, wróćmy jeszcze na chwilkę do tworzenia maila, e, wcr fields, i mamy tutaj dane, linki, dzięki którym e, możemy ułatwić sobie tworzenie takiego maila. I mamy przykładowo, e, jeżeli będziemy wysyłali takie powiadomienie, możemy przypomnieć klientowi o tym, jakie produkty zostały zawarte e, właśnie w tym porzuconym zamówieniu. To jest właśnie ta opcja, ten taki shortkodzik. Niżej mamy e, nazwy porzuconych produktów firma y, chociażby tutaj naszego sklepu y, nazwa y, administratora głównego sklepu data porzucenia tego koszyka tutaj możemy od razu prowadzić też y, to jest ten card checkout URL y, czyli link y, za pomocą którego klient może wrócić do Dokonania tej całej płatności. Następnie mamy też tutaj kupon code, czyli możemy, jeżeli gen będziemy generować jakiś kupon, no to my sobie go po prostu tutaj wrzucamy i ten kupon będzie już w tym powiadomieniu. Mamy też customer first name, full name oraz last name, czyli dane klienta, które możemy tutaj zawrzeć, adres, url strony i po prostu unsubscribe link, czyli, żeby klient mógł, tak jakby, odsubskrybować te powiadomienia. Taki link możemy mu też wysłać. Po wszystkim, jeżeli my taki kuponik sobie, jeżeli takiego maila sobie zrobimy, no to zapisujemy zmiany. Ja pokażę Ci mniej więcej, jak wygląda taki testowy mail, który tutaj sobie stworzyłem. No i mamy pierwszy mail po 20 minutach, to jest ta opcjonalna nazwa, problemy z płatnością, no i nazwa sklepu. Cześć, w naszym systemie wykryło, że z jakichś przyczyn Twoja płatność nie doszła do skutku. Jeżeli możemy w czymś pomóc, to jesteśmy do Twojej dyspozycji. Jeżeli chcesz dokończyć płatność, to pod tym linkiem możesz to zrobić tutaj mi wychodzi na to, że nie wrzuciło shortcoda także od razu sobie zróbmy tutaj check -out url no i mamy, pozdrawiamy też możemy zrobić to w ten sposób, że kontynuuj zakupy zaznaczamy wprowadzamy tutaj odnośnik no i możemy przykładowo wstawić ten check out URL, ale wtedy warto zrobić to tak, że sobie to wytniemy. Wstawiamy, wklejamy, zastosuj. I taki link mamy już zrobiony. Zapiszmy zmiany. Ja sobie wyślę takiego testowego maila na moją skrzynkę. No i sprawdzimy jak to będzie wyglądało. I wysyłamy takiego testowego maila. Mail został wysłany, także teraz przejdźmy do skrzynki pocztowej i sprawdźmy, czy faktycznie tak jest. Jest tylko, akurat, mail trafił mi jeszcze do spamu. Znajduje się on na subdomenie, także nie dziwię się, że on tam trafił. No ale możesz zobaczyć, że wygląda to w ten sposób. Mamy tą templatkę u-commerce'ową. Mamy tutaj ten link do kontynuowania zakupów, na no aktualnie on jest nieaktywny z tego względu, że no nie mam, nie dokonałem żadnej płatności, nie przypominaj mi ponownie, przykładowo, czyli to odsubskrybowanie tego, tego powiadomienia, aby nie mieć tych po prostu angielskich znaczków, no to możemy sobie za link, nie przypominaj mi ponownie. Wrzućmy sobie od razu też unsubscribe lang. Link. I teraz powinno być OK. Także y, możesz sobie za pomocą tej wtyczki tworzyć takie e, szablony do y, przywracania tych porzuconych koszyków. Jeżeli szukałbyś kogoś do realizacji strony, ewentualnie masz problem, no to kontakt mopa zrobię .pl. a jeżeli nie masz jeszcze wydajnego hostingu, to dehosting z moim kodem rabatowym zrobię stronę, będziesz miał 20% zniżki. To byłoby na tyle. Cześć!